Jeżeli chodzi o kolejną, trzecią pielgrzymkę Ojca Świętego, to był 87 rok. Mieliśmy taki plan, że jako działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów pojedziemy do Gdańska, bo tam miało być w ogóle na Westerplatte spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. Mieliśmy taki plan. Pamiętam, że do akademika zaczęły przychodzić z Komendy Wojewódzkiej Milicji wezwania na przesłuchanie. Ale koledzy z Wydziału Prawa, studenci, mówili: słuchajcie, nie jedźcie na to, bo to jeżeli macie być przesłuchani, to najpierw powinno być napisane, w jakim charakterze. A tu nie pisało, w jakim charakterze. Numer sprawy powinien być podany. Nie było numeru sprawy. Możecie się śmiało wypiąć i nie jechać na przesłuchanie. Niech przyjadą najwyżej po was. No i faktycznie gromadnie nikt nie poszedł. Natomiast któregoś dnia, pamiętam, na drzwiach Wydziału Nauk Społecznych pojawiła się kartka: studenci Adam Jawor i Maciej Wojciechowski mają się stawić u dziekana, czyli profesora Kantyki. Tak już przeczuwaliśmy, o co może chodzić, ale mówiąc szczerze, to dalej, jak sobie to przypomnę, to mi szczęka opada. To znaczy, z nami poszła grupa kibiców, którzy przed dziekanatem na takich pufach tam, no, przyszli nam kibicować, więc na korytarzu, ale zostali. Myśmy weszli do środka, no to w gabinecie dziekana siedzi oficer milicji czy służby bezpieczeństwa, tam się przedstawił jakoś, nie pamiętam, jak się nazywał. On mówi tak: panowie Jawor i Wojciechowski, jesteście przez nas obserwowani. I nie myślcie sobie, że nie wiemy, że chcecie jechać do Gdańska. W związku z czym oświadczam wam, że jak pojedziecie do Gdańska, to zostaniecie zatrzymani. Jak zostaniecie zatrzymani, staniecie przed kolegium i wówczas zostaniecie po kolegium skazani, a uczelnia was wyrzuci. I Kantyka mówi: tak, tak, wyrzucimy was. To jest zdumiewające. Ja powiedziałem, znaczy Adam mówi, co, że nikt mu nie zabroni i pojedzie sobie, gdzie będzie chciał, i nic panu oficerowi i dziekanowi do tego, gdzie on sobie pojedzie. On jedzie na spotkanie z Ojcem Świętym. Ja natomiast trochę tego Kantykę zatokowałem, bo mówię do niego: wie pan, panie profesorze, panie dziekanie, się dziwię, że pozwala pan swój szacowny gabinet zamienić w pokój przesłuchań. To jest coś nie w porządku, nie tak. Ale przyjęliśmy do wiadomości, wyszliśmy i Adam mówi: no to co, jedziemy? No pewnie, że jedziemy, no jedziemy i tyle. Natomiast, żeby było ciekawiej, to jeszcze w międzyczasie miałem komisję dyscyplinarną. Komisję dyscyplinarną za dewastację pokoju w akademiku. Dewastacja pokoju wyglądała w ten sposób, że mój kolega narysował tak jakby czarne prostokąty na suficie, na ścianach. I na tych prostokątach, które miały symbolizować tablice, kredą napisał: lekcja pierwsza. I tam z przesłania pana Cogito różne fragmenty. Lekcja pierwsza: idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Lekcja druga: i nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, które zdradzono świcie. Lekcja trzecia. I tak dalej. No, cztery takie lekcje. Kiedyś wpadli jacyś panowie z aparatami fotograficznymi, ofotografowali z kierowniczką zresztą naszego akademika. Po czym trafiliśmy pod komisję dyscyplinarną, że zdewastowaliśmy pokój. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego o tym mówię, że tego samego dnia, gdy wróciłem do akademika, kierowniczka powiedziała: panie Maćku, w związku z decyzją rektora musi pan się w trybie natychmiastowym wyprowadzić z pokoju, no niby z tego zdemolowanego pokoju. Ja mówię: panie kierownik, to przecież to jest bez sensu, no gdzie ja się tam wyprowadzę? A poza tym, mówię, jaka decyzja rektora? Gdzie jest jakieś pismo? Ja nadałem jakiś taki świstek i prawdę mówiąc, zaczęliśmy z Wojtkiem Jeroniem szumować. Tata mi nawet jakieś tam pismo, to już w późniejszym czasie, zagroziliśmy rektorowi, że podamy go do Naczelnego Sądu Administracyjnego, że w ogóle decyzja jest sprzeczna, pamiętam, z artykułem 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ale jakby to jest taka rzecz poboczna. Nakazałem się w trybie natychmiastowym wyprowadzić z akademika. Ja mówię: ale mnie lubiła ta kierowniczka. Ja mówię: pani kierowniczka, to może zróbmy tak,
że bo nie mam gdzie tych rzeczy dawać. Powiedziałem jej, pani kierowniczko, to zamkniemy ten pokój na klucz, komisyjnie, pani tam opieczętuje, a któregoś dnia przyjadę i popakuję się, pozabieram te rzeczy i będzie wszystko w porządku. I ona się wstępnie zgodziła, mówi okej. Ale w którymś momencie, nie minęła godzina, i ona przychodzi do mnie, czy nie przez kogoś przekazała, że jednak no muszę się wyprowadzić, muszę zwolnić ten pokój. Ja się wkurzyłem i przyszedłem do niej do gabinetu, do jej biura. Ja się patrzę, ten sam SB, który siedział u dziekana. No mówię, no ja chyba zwariuję, co pan tutaj robi, no? Pod górkę mi robicie tak? No i tam doszło do jakiejś pyskówy. On mówi, że tylko tak przyszedł, że to w ogóle przypadkiem, że jakby nie w mojej sprawie. No w każdym razie się umówiłem z tą kierowniczką, która naprawdę dobrą kobietą, że w takim razie udostępni pokój, jakiś taki gospodarczy, żebym te rzeczy poprzenosił do tego pokoju gospodarczego swoje. No i wówczas, jak pokój będzie już cały wyczyszczony, to zamkniemy, oddam jej klucze i tyle. No i tak też zrobiliśmy, tylko że ta przeprowadzka to mi trwała i trwała, bo to z pierwszego piętra na czwarte to wszystko poprzenosić. Chłopaki powsiadali w pociąg i pojechali do Gdańska beze mnie na spotkanie z Ojcem Świętym. Ale sobie przypomniałem, wiedziałem, że następnego dnia, czy dzień wcześniej, będzie Jan Paweł II w Częstochowie. I się dowiedziałem, że chłopaki z KPN-u, właśnie nie NZS, bo NZS pojechał do Gdańska, tylko że KPN jedzie do Częstochowy. I co mnie to bardzo ucieszyło, bo jest kolegą Słomką, pamiętam z Tomkiem Górskim, taki Paweł Konecki, Sławek Czyż, no, silna grupa obszaru 5 Konfederacji Polski Niepodległej jechał do Częstochowy, ja z nimi. Oczywiście mieli tam chłopcy transparent, witamy Cię Ojcze Święty KPN, który ładnie eksponowaliśmy pod Jasną Górą podczas homilii. Na koniec końców, gdy już się skończyła cała msza, zaczęliśmy składać ten transparent. Tomek miał Górski, miał plecak i mówi, to czekaj, potrzymaj ten transparent, jak już złożyliśmy. Zdjął ten plecak, żeby otworzyć go, żeby włożyć ten transparent do plecaka. Jak ja stałem z tym transparentem, to wskoczyło na mnie gdzieś tam 4 takich rosłych, krępych cywilów. Oczywiście miałem wątpliwości, że jest to służba bezpieczeństwa. Powiedzieli, że interesuje ich ten transparent i ja też ich interesuję. Bo powiedzieli, że interesuje ich ten transparent, to proszę bardzo, nie? Ale pan też nas interesuje. No i nagle się jakaś taka sytuacja zrobiła, że tutaj to trzeba przyznać, że to KPN-owcy mieli fajnie to przećwiczone i tam Krzysiek Błażejczyk z Anitą Garga zaczęli się wydzierać, że ratunku, napadają na nas, coś tamten. Ale słuchajcie, no najdziwniejsze było to zachowanie straży porządkowej i w ogóle samych ludzi. Przecież tak naprawdę, no to tłum był dookoła, były te służby porządkowe kościelne w takich furażerkach. Nikt się nie ruszył. Ci się tam darli, Błażejczyk z Anitą i tam chyba jeszcze ktoś. Słomka gdzieś tam wpadł, też zaczął rozmawiać z nimi. No i to w związku z tym Adasia też zatrzymali. Nas zatrzymali, no na nic się nie zdało. Zostaliśmy trochę siłą, trochę ten, no nie było się jak wyrwać. Mimo, że wiernych cała grupa. No i do radiowozu, na dołek. Następnego dnia kolegium. Pamiętam, że same kobiety siedziały w tym składzie kolegium, a jedna prokurantka była w ciąży. I dlaczego to o tym mówię? Dlatego, że zacząłem od tego, szanowne panie, bo chciałem być taki szarmancki, kulturalny. Powiedziałem, szanowne panie, tu nie są panie, tu jest wysokie kolegium, czy coś takiego. Mnie na ziemię sprowadzili. No i co? No i dostałem z bomby 50 tysięcy kary. No to było tożsame, dostałem kary 50 tysięcy, co w obecnych relacjach to mogło być 5 tysięcy złotych. Tak bym to widział. Czyli dla mnie wówczas studenta no to kwota nieosiągalna. No i wróciłem do celi po tym całym kolegium.
Pamiętam, że Słonka dosyć sprytnie, bo powiedział, że on odmawia w ogóle jakiekolwiek ten, że chce adwokata, że musi mieć obrońcę, inaczej się nie będzie tutaj. No i to mu się udało, bo był skazany, ale później. Niemniej jednak, jak ja wróciłem i on do celi, pamiętam, że po niego już przyjechała esbecja tam do Częstochowy z Katowic. Ja nawet tym klawiszom mówiłem, panowie, może byście pogadali z tym, to by się fajnie składa, po co mam jechać jakimś tam pociągiem do ten, to ja bym się z nimi zabrał gdzieś tam. I oni powiedzieli, wie pan co, jak pan lepiej nie kombinuje. Znaczy dali mi do zrozumienia, że to różnie może być, lepiej żebym co jednak wrócił spokojnie pociągiem niż z SBK-ami z Katowic do Katowic, bo może to, znaczy dali do zrozumienia, że może to ryzykowne. Raz, że Towarzystwo Adama, dwa, że chyba mieli z nimi do czynienia, albo wiedzieli, że to jakieś wredne typy i różnie może być. No, także wróciłem po tym kolegium do Katowic. Uczelnia się szybko dowiedziała o tym. I słuchajcie, rektor Klimaszewski skreślił mnie z listy studentów jakoś. Wystąpił o skreślenie, już dokładnie nie pamiętam, jak to było, czy mnie skreślił, w każdym razie już jakieś takie karkołomne rzeczy zacząłem z moim szanownym ojcem, który był prawnikiem, robić, bo tam jest kwestia odwołania się, to chyba był tydzień. Tata jakoś tego nie przypilnował, a więc pojechali do znajomego na pocztę, zmienił datownik, podbił, że w terminie wymagalnym zostało złożyłem odwołanie od wyroku kolegium. W związku z tym rektor wstrzymał się z decyzją o moim wyrzuceniu, ale miał mnie na widelcu, ewidentnie. No, czyli te groźby dziekana kantyki, no okazuje się, że były realne. Natomiast poszła już informacja do WKU, że jestem wyrzucony ze studiów, chociaż nie byłem. Jakoś tam, jakieś bałaganiactwo, że chyba Klimaszewski uznał, że już jestem wyrzucony, poszły gdzieś tam z administracji informacje, że nie jestem w liście studentów, a potem jak się okazało, że jednak wyrok nie jest prawomocny, to wstrzymał się z tą decyzją aż do uprawomocnienia się wyroku kolegium. Ale w WKU machina ruszyła i dostaję co rusz to bilet, nawet, że mam się zjawić w WKU. A myślę, że ja się będę w WKU tam. Jestem studentem. Aż któregoś dnia w ogóle WSW przyjechało do domu. Zaczęli mnie szukać w domu. Że w ogóle pod bronią gdzieś tam mają mnie odstawić do jednostki wojskowej. Ta mama się troszkę wystraszyła. Bo to z karabinami, w hełmach, w WSW i tak dalej. Szukają mnie gdzieś tam w pokojach, nawet na balkonie zaglądali. Mama mówiła, że syn jest studentem. A oni tam swoje wiedzieli. A ja dalej nie odczuwałem potrzeby, żeby jechać do WKU tłumaczyć tę sytuację. Tam siedzimy sobie w pokoju z Tomkiem Górskim, Adasiem Dziubą i z taką Krysią. Gramy w brydża i przychodzi sierżant Jaworek. Mówi, czy jest tu Wojciechowski? Mówię, jestem, panie sierżancie. On taki opiekun, akademika. Ja mówię, chciałbym zobaczyć legitymację, czy dokumenty. Ja mówię, daj dokumenty. Bardziej mi zależy na legitymacji studenckiej. Pokazuje mi legitymację studencką, to on patrzy się na to, na stempelki, czy jestem tam, czy wszystko jest zgodne. Mówi, Arnia, to musimy się pofatygować na komisariat. No to poszliśmy na ten jego komisariat do Piotrowic. No i na komisariacie mi pokazuje właśnie też adnotację, że pod konwojem dostarczyć do WKU w Kędzierzynie Koźlu. Mówi Jaworek, no przecież nie będę pana pod konwojem dostarczał do Kędzierzyny. Nie chcesz, żeż pan tam wyjaśni całą sprawę, to w końcu tam. Wziąłem, pojechałem, wyjaśniłem całą sprawę, że jestem studentem. Ale patrzcie, jak to szybko poszło. No niemniej jednak, no cały czas batalia trwała to kolegium. No, jako że ojciec dobry prawnik, to wiedział, że jedyna szansa to grać na zwłokę. Być może to by się nie udało, ale był dosyć przytomny, miły ten przewodniczący tego składu kolegium. Także jak tata tam składał wnioski dowodowe jakichś tam świadków,
Nawet się kolegium zgodziło co do tego, że z Wrocławia jakiś tam esbek czy dwóch esbeków przyjechało po to, żeby też zaświadczyć, w jakich to okolicznościach zostałem zatrzymany. Krótko mówiąc, tak tata to przeciągał, no, z cichym przyzwoleniem przewodniczącego kolegium, że wyrok prawomocny zapadł na tydzień przed moją obroną pracy magisterskiej. Czyli prawie rok to ciągnął tata. Ja w swoim ostatnim słowie powiedziałem przewodniczącemu kolegium, że za tydzień bronię swojej pracy magisterskiej, byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby kolegium wzięło to pod uwagę i na przykład informację o tym na uczelnię nie wysłał od razu. Inna sprawa, że mój promotor się o tym dowiedział. Profesor Dioniziak, taki fajny facet, i mówi tak, musimy dmuchać na zimne. Zrobimy recenzenta. Recenzentem twoim będzie profesor Jacher, dyrektor Instytutu Socjologii. To jest tak, że recenzentami to raczej tam doktor, góra doktor habilitowany zostaje recenzentem. A tutaj profesor Jacher, bo dyrektor, i tam w trójkę zgadnęliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba przyznać, że ten Instytut Socjologii, tutaj muszę powiedzieć, że źle to by brzmiało, gdybym powiedział, stanął na wysokości zadania, ale z dużą życzliwością podeszli do mnie, mojej sprawy i faktem jest, że bez problemu obroniłem pracę, dostałem dyplom, i udało mi się ocalić skórę, czyli nie zostałem wyrzucony ze studiów, chociaż kolega Miśkiewicz Przemysław, szperając w aktach różnych dostępnych w Instytucie Pamięci Narodowej, to znalazł takie informacje właśnie świadczące o tym, że już było zdecydowanie wskazanie, że mam być wywalony ze studiów. Mało tego, ta komisja dyscyplinarna, która się odbyła w sprawie dewastacji pokoju w akademiku, myśmy z Jaroniem to sprytnie rozegrali, bo za przyzwoleniem pani kierowniczki akademika zerwaliśmy pieczęcie, otworzyliśmy pokój, Wojtek kupił farbę, zamalował te wszystkie lekcje z przesłania pana Cogito. Także jak stanęliśmy przed komisją dyscyplinarną, to już byliśmy czyści, poinformowaliśmy, że straty, które mógł dom studenta ponieść, zostały naprawione. Wiem, że potem SB miał jakieś tam pretensje do, że zostaliśmy w gruncie rzeczy uniewinnieni. To znaczy Wojtek został uniewinniony, a ja dostałem naganę, a to dlatego, że byłem przewodniczącym Rady Mieszkańców i że swą postawą powinienem lepiej wpływać na kolegę Jaronia, który tam co prawda był starszy ode mnie o 2 lata, ale rocznikowo był 2 lata niżej. A że nie wpłynąłem na niego w sposób taki wychowawczy, to dostałem naganę.